dzisiaj o odszkodowaniach. Są roszczenia, wypływają do sądów, tak samo w relacjach międzynarodowych. Polityka międzynarodowa, prawo do ochrony międzynarodowej przewiduje możliwość występowania. To nie świadczy o osobowości danego państwa, czy też o chytrości, jakbyśmy to powiedzieli takim językiem poprzednim, ale właśnie o umiejętności wnioskowania i starania się o dbałość o własne racje. W tym wypadku ta dbałość będzie miała konsekwencje i mam nadzieję, że strona polska doskonale przygotuje swoje punkty roszczeniowe, doskonale je rozpisze, jak i również sposób rzeczywisty odszkodowania tej Polsce się należą, bo przecież jeszcze niedawno było powiedziane, że Francuzi i Brytyjczycy otrzymywali takowe roszczenia zasądzone przez politycy sądowicy międzynarodowym, które państwo niemieckie spłacało i dlaczego państwo polskie, które bez dyskusji nie poniosło największą ofiarę ludzką, jak i również materialną procesu II wojny światowej, nie ma praw, ma się drzeć takich praw dobrowolnie, ewentualnie poddawać się pomówieniom polityki międzynarodowej, która też jest wielokrotnie traktowana przez czynniki Europy Zachodniej jako ten taki czynnik mający elementy polityczne. Wystarczy się popatrzeć. Państwo polskie powinno z takimi roszczeniami wystąpić, mamy do tego pełne prawo. Oczywiście, panie dyrektorze, to jest nie pierwsza rozmowa i nie ostatnia na ten temat, bo sprawa jest, jak to się mówi, rozwojowa i mówię, wystarczy popatrzeć, że nie ma takiego na przykład miasta w Europie, czy nawet w świecie, które zostało tak zniszczone jak Warszawa, prawda, w czasie wojennym. To jest przykład, miasto, które miało nie istnieć, już pamiętamy, zastanawiano się bardzo mocno, czy warto, dobrze pamiętam, czy warto odbudowywać tak zniszczone miasto. Ale to już jest... Oczywiście, bo jak wiemy, było warto odbudowywać, może ono zostało nieodbudowane w sposób idealny, tak jakby Polacy chcieli, ale jakby nie inny czynnik relacji politycznych po 45 roku. Niestety, ze słabością powiem dla strony polskiej, to nie byliśmy wolnym państwem, wolnym społeczeństwem zdominowanym przez Związek Sowiecki, który próbował wykorzystywać nawet w relacjach kwestii odbudowy stolicy. Na własne potrzeby, na własne korzyści. Tak, to już inne zagadnienia. Dziękuję bardzo za komentarz, pozdrawiamy serdecznie. Doktor Dariusz Kucharski był naszym gościem. Szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za rozmowę. Oglądaliśmy na miejscu, które
tysięcy, sprzedali wszystko, co mieli cennego, resztę myśmy im dopłacili. To są te sytuacje, które właśnie ratują im życie i w wielu wypadkach właśnie są takie no bezcenne. No jest to też argument ciągle też dla tych, którzy mówią o tych korytarzach, które nie przynoszą nic dobrego i tym ludziom potrzebującym, ale także widzimy jakieś szkody, no bo niestety przy tej okazji uchodźców przyjeżdżają też najeźdźcy, tego im nie boimy się powiedzieć. No coraz bardziej się mówi o tym, widzimy, że mówi się, że kilka tysięcy paszportów jest w Europie, które były skradzione in blanco ze względu karni z Syrii. Wiemy, że mamy przemytników różnych, wiemy ile już nawet gazety włoskie piszą, ile mafia zarabia na przemycaniu uchodźców. Jest to chyba najtańszy biznes, bo ponto nie jest taki drogi, a w zasadzie 40 osób. Jeśli wyjmiemy po 50 tysięcy od osoby, to możemy sobie policzyć, jaki to jest dochód. Widzimy też takie zachowania nieodpowiednie, bo nieodpowiedzialne, bo wypychanie tych ludzi w morze na słabych pontonach, gdzie wiadomo, że się one mogą szybko zatonąć albo przewrócić. No i to jest właśnie ta nieodpowiedzialność, że zamiast leczyć przyczyny, to my próbujemy skutki gasić. Zobaczmy, jak mało mówimy o tym, co jest najważniejsze dla nich, o pokoju. Przecież jeśli będzie pokój w Syrii, w Iraku, ci ludzie będą powoli pracować, będą wracać. Tak jak w Aleppo, no, otwierane są piekarnie, otwierane są kawiarnie, restauracje. Życie powoli wraca, no, ale to musi być też, muszą być stworzone warunki do tego. No właśnie to, że się termometr zbije, wcale się gorączki nie usunie przez to, prawda? Dokładnie. Mówiąc tak obrazowo. Ale jeszcze jedno, jesteśmy wdzięczni, bo ja obserwujemy, mamy takie też informacje, też wielu ludzi z życia politycznego, nie tylko społecznego, na przykład cytuję tych wspaniałych gości, których ksiądz profesor nam przedstawia, chociażby ostatnią wizytę księdza biskupa, dobrze mówię, Chbajla? Chbajla, tak. To jest biskup Tartus i tam będziemy realizować właśnie też... Z którym mieliśmy okazję rozmawiać. I to jest właśnie też dostarczanie argumentów bardzo konkretnych, realnych. On przecież, ja jeszcze raz cytuję, mówił, pozwólcie nam tam zostać, pomóżcie nam, ale my tam musimy zostać, nawet z tego względu, żeby te kraje nie stały się stuprocentowo islamskie, prawda? Tak, no i druga rzecz, powiedział, że tylko chrześcijanie, którzy mówią po arabsku, są w stanie komunikować się z muzułmanami, bo na tym poziomie podstawowym, jeśli nie ma tych fanatyków, nie ma tych różnych krajów, Arabia Saudyjska, Kuwait, które sponsorują ten... Jakieś obiady nie wstrzymacie, to nie w Stanach, uchodzimy to im? Potrafią też się jakoś pogadać, tam nie jest tak znowu ruszowo, ale potrafią żyć ze sobą tak jak wieki, żyli z różnymi problemami. Dobre. Natomiast najgorzej, jak się te pieniądze tych fanatyków tam pojawią, a jest ich dużo, mówimy, że Arabia Saudyjska, Kuwait dużo pieniędzy wydają, czy Katar, na promowanie tego radykalnego islamu i stąd mamy te problemy. No i to, co myślę, że ojciec wspomniał o biskupie Żbejer, to powiedział, no nie jest to proste, jak my wyciągniemy lekarzy, inżynierów, pozbawimy ten kraj, to zostanie. Teraz mamy dyskusję przy okazji reparacji, przecież Niemcy jak niszczyli naszą inteligencję, Uniwersytet Jagielloński, Lwowski, przecież to trzeba lat na odbudowanie takiej struktury i tak dalej. Także zwróćmy uwagę, żebyśmy nie robili tego samego z tamtymi krajami, gdzie wypompujemy inteligencję tych ludzi, którzy dają też nadzieję na pobyt, jak lekarze, nauczyciele, profesorowie. Czyli jak myślę do Aleppo, dzieciaki chodzą do szkoły, są szczęśliwe, że mogą studiować i wielu z nich mówiło, to są dobre stypendia, ale dzięki naszym ofiarodawcom możemy im fundować 20 euro miesięcznie. Starcza to na dojazd i starcza to na pokrycie kosztów ksero, które są konieczne do tego, żeby studiować, a przy okazji nie iść do wojska. Także to są te piękne rzeczy, no i to mleko dla Aleppo. Też serdecznie dziękuję naszym słuchaczom, bo to te matki, 3000 dzieci, które przez ponad rok mogą korzystać z tego projektu. Jest to piękny gest i myślę, że jedna wielka wdzięczność. To jest ten piękny obraz Polski, który w Syrii się ratuje. A proszę powiedzieć, że profesorze, czyli oni mają świadomość, że to właśnie Polska, że to polski rząd, tak, polska tak, premier. To się rozeszło już od chrześcijan muzułmanów, którzy dziękują, mówi, bo myśleliśmy, że będziecie tylko swoim, ale pamiętajmy, że jak ktoś przyjdzie do kościoła katolickiego, widzimy najpierw człowieka i matkę, która dziecko chore przynosi, a nie pytamy o wyznanie czy o świadectwo chrztu. I to jest to piękne, co pokazujemy, że chrześcijanie pochylają się nad każdym cierpiącym człowiekiem. Bo to jest to piękne, co mówimy, że jak dawaliśmy miskę ciepłej zupy, też nie pytaliśmy najpierw o świadectwo chrztu. To jest pokazywanie tego, co chrześcijaństwo tak w Bliskim Wschodzie znosi. Także są Polakom niezmiernie wdzięczni, bo wiedzą, że Polacy dają pieniądze na ich leczenie, na trudne sytuacje. A Polaków oczywiście odbierają jako kraj chrześcijański, piękny, katolicki. Dokładnie. Także no i nie mamy te sympatie, bo jest takie miłe też powiedzenie w Erbilu, jak ktoś idzie elegancko ubrany, to jeszcze z tych starych czasów, że mówi, idzie ubrany jak Polak. Także to są rejony świata, gdzie nas bardzo szanują ich i mamy dobre relacje. Także tym bardziej dziękujemy. No i też przewożę pozdrowienia dla ojca dyrektora, może tak, bo arcybiskup, który był u was gościem.
normalnie, żeby ludzie, którzy mają najpotężniejszą broń, która najbardziej strzema do polityków, mianowicie kartkę wyborczą, właściwie głosowali tak, żeby wybierać sobie mądre rządy, bo nic to chyba i szybciej nie uleczy z tego. Bo gazety nie wystarczą, bo jednak są, drukujemy różne artykuły, są w różne, ale jednak to no, jest to siła, która no, argumentów, to by ktoś nakręcał pewien tutaj. Nie no, są, no, to może no, mamy też i to, co profesor Barki też zwraca uwagę, musimy też widzieć, że to są nie uchodźca na miejsce też w pewnym wymiarze, bo widzimy, co się dzieje, że się chce niszczyć chrześcijańską tożsamość Europy w pewnym wypadku i to też niestety o tym musimy dyskutować. To jest cały zespół tematów, ale w Polsce też jest trudno taką spokojną, merytoryczną dyskusję, bo zawsze będzie to albo upolitycznione, albo będzie to argument do tego, żeby krytykować władzę rządzących, albo żeby był to taki bicz, który jest uniwersalny i zawsze go można wyciągnąć, ale to nie o to chodzi, bo albo nam chodzi o pomoc, taką realną pomoc, albo o politykę. No jeśli ktoś chce robić politykę, to my nie jesteśmy do tego. My jako Kościół jesteśmy zainteresowani tym, żeby pomagać i to skutecznie pomagać. Zresztą pani minister Beata Kempa, która była w Libanie, bardzo owocne spotkanie z udziałem apostolskim. Przypomnijmy, to był chyba jedyny przypadek cyfra, który został odniesiony do godności kardynała przez papieża Franciszka za to, że cały czas był w czasie wojny i ciągle się interesuje tym zagadnieniem tych problemów humanitarnych Syryjczyków. Tam właśnie na miejscu. Niezwykła odwaga, a zarazem też zrozumienie właśnie o co chodzi w wierze tak naprawdę. Co znaczy pomoc tak konkretna. Także jeszcze raz ojcze, dziękujemy naszym słuchaczom. Każda złotówka naprawdę jest cenna i za to serdecznie i telewidzom i słuchaczom dziękujemy, że chcecie wspierać i to, co nas prosicie, że nie znudziliście się tą pomocą, bo ona trwa tak długo ta wojna i ja im obiecywałem, że Polacy są cierpliwi, może nie jesteśmy najbogatszym narodem, ale mamy to serce solidarne i za to serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękujemy bardzo ksiądz profesor Waldemar Cicho, naszym gościem. Pozdrawiamy księże profesorze, szczęść Boże. Szczęść Boże, kłaniam się. Dziękujemy bardzo i to był ostatni temat tej części audycji Aktualności Dnia. Przepraszamy za przesunięcie czasowe, ale tak nieraz bywa, że no, rozmowy trwają troszkę dłużej. Za chwilę serwis informacyjny w Radiu Maria. Niech opadnie kłamstwa mła, powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość, bo w ojczyznach honor, wiara, w sercach naszych nasz nam dara. Strony polskiej w sprawie decyzji Trybunału o wstrzymaniu wycinki w Puszczy Białowieskiej. Od kilku miesięcy trwa spór pomiędzy polskim rządem a unijnymi organami dotyczący działań podejmowanych przez leśników w tym kompleksie leśnym. Polskę na wysłuchaniu reprezentować będzie minister środowiska profesor Jan Szyszko oraz dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski. Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek mówi, że dzisiaj jest szansa, by z pomocą merytorycznych argumentów rozwiać wszelkie wątpliwości. Profesorowi i ministrowi Janowi Szyszko zależy bardzo na tym, żeby ratować cenne siedliska unikatowe, gdzie występują siedliska priorytetowe z perspektywy także Unii Europejskiej. Jest to wielkie dziedzictwo, które należy chronić, a doświadczenie polskiej ekologii, polskiej nauki, polskiego leśnictwa pokazuje, w jaki sposób chcemy to chronić, tak aby zachować to wielkie dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Z taką nadzieją i z takimi ekspertami też jest dzisiaj w Luksemburgu pan minister Szyszko, którzy mają
pełną informację, pełną dokumentację, pozbawioną emocji, bardzo merytoryczną i myślę, że tutaj wynik tego będzie jakby zgodny z tym, w jaki sposób działają dzisiaj Lasy Państwowe. Dzisiejsze wysłuchanie jest pokłosiem sporu pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską dotyczącym prowadzonej w Puszczy Białowieskiej sanitarnej wycinki związanej z występowaniem kornika drukarza. Unijny organ chce wymusić na Polsce zaprzestanie tych działań i oskarża polski rząd o łamanie unijnych przepisów. Ministerstwo Środowiska kontynuuje wycinkę, a jego przedstawiciele podkreślają, że jest ona zgodna z prawem i ma na celu ochronę Puszczy Białowieskiej. Posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej badającej sprawę Amber Gold. To kontynuacja tak zwanego lotniczego wątku afery. W tej chwili przed komisją zeznania składa Ireneusz Drylczyk, były dyrektor marketingu Jet Air. W połowie 2011 roku większościowe udziały w tej spółce przejęła Amber Gold. Świadek pytany jest o to, w jaki sposób Marcin P. stał się właścicielem Jet Air i czy miał świadomość tego, że środki na zakup spółki pochodziły z piramidy finansowej. Wiedziałem, że środki zainwestowane w Jet Air pochodzą z Amber Gold, ale nie zastanawiałem się, czy jest to piramida, powiedział Drylczyk. Jak dodał, czuł, że coś jest nie tak. Poseł Małgorzata Wasserman, szefowa Komisji do Spraw Amber Gold, wskazuje. Zeznania byłego dyrektora marketingu Jet Air odsłaniają mechanizmy przestępczej działalności Marcina P. Jest to osoba, która złożyła bardzo ciekawe i obszerne i uważam, że zgodne z prawdą zeznania w prokuraturze. Osoba, która podważa wersję prezentowaną przez Marcina P. oraz byłych prezesów spółek LT, że to miało być przedsięwzięcie biznesowe. On od razu mówił o tym, że to dla niego była pralnia pieniędzy. Tak to oceniał od samego początku. Co ważne, świadek mówił o tym, że wszyscy w środowisku lotniczym się znają, a co za tym idzie, można podejrzewać, że taka ocena nie była osłabiona, ale będziemy go dzisiaj o to pytać. Jako drugi z komisją ma stanąć Marek Orech, gdański biznesmen, którego nazwisko w sprawie Amber Gold pojawiało się wielokrotnie. Jednocześnie Drylczyk i Orech mieli zeznawać 18 lipca, jednak wtedy przesłuchanie zostało odwołane. Sejm, Zuzanna Dąbrowska. Politycy PiSu złożą wniosek do prokuratury w sprawie willi przy ulicy Ikara, w której mieszkał Wojciech Jaruzelski. O zwrot budynku od lat starają się jego prawowici właściciele, rodzina Przedpełskich, zasłużona dla II Rzeczypospolitej. Komunistyczny dygnitarz przejął willę w stolicy za niecałe 43 tysiące złotych. Ratusz udzielił w tym przypadku specjalnej 93% bonifikaty. Poseł Paweł Lisiecki powiedział, że przedstawiciele Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji będą zastanawiać się, czy jest możliwość zajęcia się tą sprawą przez komisję. Zauważył, że w przypadku willi nie było decyzji o zwrocie. Będziemy składali sprawę do prokuratury po to, aby sprawę wyjaśnić, zwłaszcza w kontekście tego, że miasto stołeczne Warszawa mogłoby zapłacić jeszcze ponad pół miliona złotych osobom, które starają się w tej chwili o zwrot, w związku z czym de facto miasto traciłoby podwójnie. Nieruchomość to dwukondygnacyjny budynek o powierzchni 120 metrów kwadratowych wraz z ogrodem. Wojciech Jaruzelski wprowadził się do willi w 73 roku, a w 79 roku odkupił ją od Skarbu Państwa. Obecnie lokal jest w posiadaniu córki Jaruzelskiego. Spółka pracownicza kopalni Krupiński nie zostanie powołana, poinformował o tym minister energii Krzysztof Tchórzewski. W ubiegłym miesiącu do zarządu gminy Suszec oraz ministra energii wpłynęło pismo grupy inicjatywnej dla powołania takiego podmiotu. W ich opinii reaktywowanie kopalni Krupiński będzie istotne dla polskiej gospodarki, m.in. z powodu znajdujących się tam pokładów węgla, które można eksploatować do 2030 roku. Pomimo, że spółkę pracowniczą można założyć bez większych trudności, kluczowe znaczenie ma jednak opinia resortu energii. Minister Krzysztof Tchórzewski w rozmowie z redakcją Radio Maryja podkreślił jednak, że reaktywacja kopalni Krupiński wymaga olbrzymich nakładów finansowych, a brakuje podmiotów, które wsparłyby inwestycje. Kopalnia ta wymaga włożenia około pół miliarda złotych, żeby w ogóle mogła funkcjonować. Poza tym potrzebuje dużych inwestycji. A trzecia strona to jest taka, że nie gwarantuje możliwości spłaty kredytu, dlatego że przynoszona strata jej funkcjonowania powodowała, że żaden bank takiej inicjatywy po prostu nie chce finansować. Dlatego też, biorąc pod uwagę, że ta kopalnia jest spółce restrukturyzacji kopalń, biorąc pod uwagę to, że nie dawała żadnej rentowności,
inicjatywa spółki pracowniczej bez gwarancji, że ktoś zechce włożyć w to i pomóc spółce pracowniczej kwotą docelowo nawet 500-600 milionów złotych, nie ma sensu. Obecnie kopalnia Krupiński znajduje się w spółce restrukturyzacji kopalń. Trafiła tam do likwidacji po wyodrębnieniu ze struktur Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Departament Górnictwa w Ministerstwie Energii aktualnie gromadzi odpowiednie dokumenty, na podstawie których odpowie na inicjatywę powołania spółki. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. W Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący: o 16:30 spotkanie formacyjne dla przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17:30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także program słowno-muzyczny pod tytułem Spotkania z Maryją. O godzinie 18:20 msza święta, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej. O godzinie 21:30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat Piękna Pani z La Salette. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 18 września w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu, 2 października w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Poznaniu, 9 października w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Łodzi i 16 października w parafii pod wezwaniem Świętego Antoniego w Gdyni. Baranku, wołania ludzi zmęczonych i przemień żmudny wysiłek na czyste złoto miłości. Choć zewsząd gwar nas otacza i świat przywabia złudami, szukamy Twojej obecności i mocy z krzyża płynącej. Niech Tobie z Ojcem i Duchem na zawsze będzie podzięka za obietnicę Królestwa, gdzie nas pokojem obdarzysz. Amen. Rozważam Twoje postanowienia, Panie, bo przez nie dałeś mi życie. Twoje słowo, Panie, jest wieczne, niezmienne jak niebiosa. Twoja wierność przez pokolenia umocniłeś ziemię, by trwała. Wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków, bo wszelkie rzeczy Ci służą. Gdyby Twoje prawo nie było mą rozkoszą, byłbym już zginął w moim utrapieniu. Na wieki nie zapomnę Twoich postanowień, bo przez nie dałeś mi życie. Wybaw mnie, należę do Ciebie i szukam Twoich postanowień. Czyhają na mnie grzesznicy, aby mnie zgubić, ja zaś przestrzegam Twoich napomnień. Zobaczyłem granice wszelkiej doskonałości, Twoje przykazanie sięga dalej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
rozważam Twoje postanowienia, Panie, bo przez nie dałeś mi życie. Od młodości ufam Tobie, Panie. W Tobie, Panie, ucieczka moja, niech wstydu nie zaznam na wieki. Wyzmów mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości. Nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie. Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca, w ucisku złoczyńcy i ciemiężyciela. Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie, Tobie ufam od młodości. Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, od łona matki moim opiekunem, Ciebie zawsze wysławiałem. Stałem się dla wielu przedmiotem podziwu, Ty bowiem byłeś mym potężnym wspomożycielem. Pełne Twoje chwały były moje usta, sławiłem Cię przez dzień cały. Nie odtrącaj mnie, gdy będę stary, nie opuszczaj, gdy siły ustaną. Albowiem moi wrogowie o mnie rozprawiają, ci, co czyhają na me życie, odbywają narady. Mówią, Bóg go opuścił, gońcie go i chwytajcie, bo nikt go nie uratuje. Boże, nie stój daleka ode mnie, Boże, pospiesz mi z pomocą. Niech się zawstydzą i upadną wrogowie mej duszy, niech się hańbą i wstydem okryją szukający nieszczęścia mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Od młodości ufam Tobie, Panie. Także w starości nie opuszczaj mnie, Boże. Ja zaś będę zawsze ufał i pomnażał wszelką Twoją chwałę. Usta moje będą głosiły sprawiedliwość Twoją. Tak. I przez dzień cały Twoją pomoc. Obratowe radio, Pani to widoczone się rusza. Opowiem o potędze Pana, będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość. Boże, Ty mnie uczyłeś o Twojej młodości i do tej chwili głosu... Wszystkie krętactwa na patelni, którzy jak mafia reprywatyzacyjna, jak oni zabierali te mieszkania. Kaczyński, co tu jeszcze, przejęli naszą kamienicę całą, mało mieszkań, całą kamienicę. Kobieta na wózku inwalidzkim do śmietnika. Ewka do kurnika. W mojej opinii tak. Czyli podtrzymuję. Dobrze, i na koniec jest takie pytanie. Jakby Pan tak w miarę zwięźle powiedzieć przebieg swojej kariery zawodowej, odkąd ukończył Pan studia? Zacząłem pracę z branżą lotniczą w 2003 roku. Pracowałem dla portalu Pasażer.com. Następnie pracowałem dla portalu lotniczego w Poznaniu jako specjalista. Następnie podpisałem kontrakt konsultingowy z firmą Jeter. W międzyczasie zostałem zaproszony przez ówczesne władze łódzkiego lotniska do objęcia funkcji dyrektora marketingu w czasie, kiedy Port Lotniczy w Łodzi przygotował się do przejęcia ruchu z warszawskiego Okęcia podczas remontu pasów startowych. Z tej funkcji zostałem odwołany po roku i kilku miesiącach w lipcu 2011 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Następnie, że tak powiem, cały czas kontynuowałem kontrakt z Jeterem. Od lutego 2012 roku pełni funkcję dyrektora handlowego w Porsche Lotniczym w Lublinie. Jednocześnie w ramach własnej działalności gospodarczej pełni funkcję doradcy zarządu portu lotniczego w Kijowie. W latach 2012-2013 w okresie pół roku. A dalej? Cały czas jestem dyrektorem handlowym w Porsche Lotniczym w Lublinie. Nadal. Rozumiem. Dobrze. Dziękuję bardzo. Ja tylko, panie przewodniczący, ja tylko chciałam jedno sprostowanie, ale nie, ja już nie pytam, tylko mówiłam o dotowaniu podstawowym. Oczywiście te słowa po raz pierwszy nie padły, doprecyzowuję na komisji śledczej, żeby to ktoś nie miał wątpliwości, tylko no, to, w innej przestrzeni. W tych rozmowach, słowa i przyjaciele, to padło. Bardzo proszę, pan poseł Krajewski, później pan poseł Zębacz. Dziękuję bardzo. Proszę świadka, jeszcze wrócę do kilku tematów, o których rozmawialiśmy wcześniej. Kiedy wpłynął mail od pana Marcina P. do firmy Jeter z zainteresowaniem zakupienia tej spółki Jeter? Nie potrafię w tej chwili konkretnie określić, jaki to był dzień. Czy przed spotkaniem u pana Mariusza Olecha w domu w Gdańsku, czy po tym spotkaniu?
moim zdaniem, bo tak to w tej chwili pamiętam. Od kogo pan się dowiedział o tym mailu? Dowiedziałem się od Krzysztofa Wicherka. Krzysztofa Wicherka? Tak, od Krzysztofa Wicherka, bo że tak powiem, no to poszło pocztą, tak, po łączach. Zbyszek Młotkowski dostał tego maila i wiem, że Zbyszek go otrzymał. Natomiast to później była taka, że tak powiem, konkretna dyskusja w firmie na ten temat, tak, no wpadł mail, co z tym robić, kto jedzie i tak. Czyli pan dzisiaj twierdzi, że dowiedział się pan od prezesa linii Jeter, pana Krzysztofa Wicherka, Zbyszek... a zeznając w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, twierdził pan, że dowiedział się pan od pana Zbigniewa Młotkowskiego podczas spotkania u pana Mariusza Olecha w domu w Gdańsku. Inaczej, panie pośle, proszę mi wierzyć, wtedy było naprawdę dużo spotkań. Przepraszam, ja konkretów naprawdę nie pamiętam, natomiast Zbyszek wspominał, że to on dostał ten mail, tak? Natomiast ja kiedyś czy ja się dowiedziałem od Krzysztofa Wicherka, że Zbyszek dostał ten mail, czy od Zbyszka, że on dostał ten mail? Przepraszam, nie pamiętam tego. A czy rozmawiał pan i kiedy pan rozmawiał z panem Mariuszem Olechem na temat pana Marcina P. i Amber Gold? Jeżeli dobrze pamiętam, to było to w lipcu. Zdaje się, że przy okazji naszej wizyty w siedzibie Amber Gold. Ja byłem wtedy w Gdańsku, zdaje się, dzień wcześniej i mogłem się spotkać z Mariuszem Olechem wtedy też, ale tak na zasadzie koleżeńskiej, nie, bez żadnych tam negocjacji czy rozmów na ten temat. Co pan Mariusz Olech mówił panu na temat pana Marcina P. i na temat firmy Amber Gold? Czy może za chwilę jeszcze doprecyzuję to pytanie? To znaczy ja pamiętam, że znaczy jakby z tego co ja się orientuję, no to on nie mówił nic na temat jakichś powiązań między nimi, tak? Powiedział, że nie zna człowieka. A czy coś jeszcze mówił? Używał takich sformułowań jak pan, zeznając w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o zabójstwie finansowym, o pralni, o bizantyjskim schemacie połączeń. To znaczy myśmy rozmawiali na temat tego, że no, jakby są... ponieważ przed jakby... W momencie, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że pan P. jest zainteresowany inwestycją, a spotkaniem z państwem P. minęło jeszcze trochę czasu i tam była wymiana różnego rodzaju korespondencji, pomysłów, co zrobić, którą trasę utrzymać i tak dalej. I myśmy wtedy, ja pamiętam to dokładnie, myśmy wtedy mieli takie polecenie, żeby wszystkie trasy, które operowaliśmy do tej pory, utrzymać. Tak? Czyli jakby utrzymujemy działalność operacyjną za wszelką cenę, no a to oznaczało, że po zawieszeniu sprzedaży przez pewien moment latamy pustymi samolotami, czyli ponosimy koszty bez przychodów. Ale czy rozmawiał pan z panem Mariuszem Olechem na temat tego, że OLT jest skazane na niepowodzenie, że jest to projekt nieopłacalny? Nie pamiętam w tej chwili, czy akurat wtedy o tym rozmawiałem. Nie pamiętam tego. Ale jaka była opinia pana Mariusza Olecha na temat Marcina P. i Amber Gold? Powiedział panu, że go nie zna, jaka była opinia na temat Amber Gold? Nie pamiętam jego opinii w tej chwili. Trudno mi to przytoczyć. Proszę mi wybaczyć. A czy według pana działalność OLT Express była oparta o rachunek ekonomiczny, zysków i strat? Nie mam wiedzy na ten temat, aczkolwiek sądząc po, tak jak mówię, siatce połączeń, które była ogłoszona na trasach, na których no, co do zasady wiedzieliśmy, że nie będą to zbyt duże potoki pasażerów. Moim zdaniem ciężko było tam z rachunkiem ekonomicznym, przynajmniej w pierwszym okresie działalności tego przedsięwzięcia. A czy OLT Express minimalizowało koszty swojej działalności? Z pewnością nie. Czy jest pan w stanie, ponieważ pracował pan w firmie OLT Jeter, czy jest pan w stanie wymienić choć jeden taki przykład, gdzie moglibyśmy mówić o ograniczaniu kosztów ze strony OLT Express? To znaczy, no chociażby kwestia negocjacji stawek z lotniskami. Ale czy OLT Jeter, czy później OLT Express negocjowało ceny z lotniskami? Ja starałem się to robić. Jeszcze w momencie, kiedy ja byłem za to odpowiedzialny, starałem się rozmawiać na temat cen zarówno na lotniskach opłatowo-lotniskowych, jak i opłat-handlingowych. Natomiast, tak jak mówię, no, później, że tak powiem, nie była żadna waga do tego przy
Ja przeczytam, jak pan pozwoli, fragment pana przesłuchania. To są pana słowa. Wiem, że linie pana P nie negocjowały cen opłat lotniskowych, wszystko brali po kosztach. Nie dbano o minimalizację kosztów operacyjnych, wręcz je rozdmuchiwano. Już mówię. Chciałbym o tym rozdmuchiwaniu już kosztów mówię. Proszę zwrócić uwagę, że... O czym pan myślał, zeznając... Już mówię. Proszę zwrócić uwagę, że... PBW. Proszę zwrócić uwagę, że tak jak wspomniałem wcześniej podczas tutaj spotkania na komisji, po moim rozpoczęciu pracy dla portu lotniczego w Lublinie kontaktowałem się z przewoźnikiem, pytałem o możliwości, bardziej kurtuazyjnie, tak jak wspomniałem, o możliwości uruchomienia tras, na jakich zasadach i dostałem konkretną informację, że no, zniżki ich niespecjalnie interesują, tak? Proszę pamiętać o tym, że przesłuchanie było w marcu 2013 roku, ja już od roku pracowałem wtedy dla portu lotniczego w Lublinie, już mieliśmy operacje lotnicze uruchomione, tak? Także jakby mając to na względzie, do momentu, kiedy ja pracowałem w tej firmie, rozmawiałem z agentami handlingowymi, rozmawiałem z lotniskami i staraliśmy się uzyskiwać lepsze warunki dla OLTJTR Regional. Natomiast co się później działo, to mogę wnioskować już tylko z moich relacji z tą firmą z zewnątrz, tak? Czyli ale jako... miał pan takie informacje, będąc już, nie będąc pracownikiem OLT Express, rozumiem, że posiadał pan wiedzę na temat tego, że chociażby z własnego OLT Express tak, z własnego doświadczenia, nie korzysta z obniżek cen. Tak, z własnego doświadczenia, już później z portu lotniczego w Lublinie, jest na to korespondencja. Gdzie ja zadaję pytanie odnośnie możliwości działalności, jak na jakich zasadach i tak dalej, ale zniżki są niekonieczne. Czy OLT Express wprowadzało rażąco niskie ceny lotów w pana ocenie? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak. A czy pan Marcin P., prezes Ambergold, w jakikolwiek sposób uzasadniał na tym spotkaniu w siedzibie Ambergold taki swój pomysł i skąd 49 zł, a nie 149 zł, 99 zł? Czy w jakikolwiek sposób był pan świadkiem, że pan Marcin P. zaproponował kwotę 49 zł, o których pan wspomina również w protokole? Tak, kwota 49 zł pojawia się pierwszy raz na prezentacji w pomysłu państwa pliktów na przewoźnika w Gdańsku. Natomiast nie wyjawił, co nim kierowało, natomiast czy na jakiej podstawie podjął taką decyzję, natomiast była mowa o tym, że chodzi o to, żeby zachęcić nowy segment rynku do latania i tym podobne rzeczy, tak? Natomiast no, by nie dzielono się z nami tym, skąd to się wzięło. Czy OLT Express było producentem kosztów dla pana Marcina P. i Ambergold? O której spółce OLT Express mówimy? OLT Express Regional. Regional to był producentem kosztów operacyjnych, moim zdaniem, bo to była, tak jak powiedziałem, później spółka, która była sprowadzona do roli operatora lotniczego. Ona operowała na zlecenie spółki matki, czyli OLT Express. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawdopodobnie tak, bo Poland to był, zdaje się, dawny jest. Jest Airways wcześniejszy. Tak, więc te spółki operacyjne produkują koszty operacyjne, które musi płacić spółka matka, natomiast spółka matka jest odpowiedzialna za sprzedaż biletów, marketing i wszystkie inne rzeczy tego typu, czyli siłą rzeczy ponosi koszty operacji lotniczych swojego operatora spółki zależnej, a jednocześnie ponosi koszty związane z promocją tych połączeń, no i uzyskuje przychody ze sprzedaży biletów. Ale pan zeznał tutaj, odpowiadając na pytania pani przewodniczącej, że według pana celem było doprowadzenie do upadłości i generowanie kosztów przez OLT. Panie pośle, raz jeszcze powtórzę. Moim zdaniem tak. Miałem, oczywiście można mówić, że miałem ograniczoną wiedzę na ten temat, bo tak jak pan poseł Suski zwrócił uwagę, mogłem nie wiedzieć o całości tego planu. Mogło tak być. Natomiast z mojej wiedzy i z oceny tej sytuacji, która tam się w tamtym czasie działa, to było po prostu, to były ogromne koszty operacyjne i pozaoperacyjne na trasach, na których potencjał uzyskania przychodu, zwłaszcza po tych cenach, które były oferowane, był, umówmy się szczerze, no nie za duży. To jeszcze chciałbym pana zapytać o pana Marcina P., prezesa Ambergold. Czy w 2011 roku wiedział pan, że pan Marcin P. jest osobą prawomocnie karaną? Nie pamiętam, że miał taką wiedzę. Nie sądzę, nie. A czy wiedział zdaje się, pan? Ja tylko wiedziałem, że pan Marcin P. był wcześniej zaangażowany w projekt jakiegoś pośrednika kasowego, ale nie pamiętam. Multikasa w tym, pewnie o tym być, myśli? Być może. Natomiast no, wiedziałem, że
pan Marcin P. miał jeden z biznesów, który nie do końca wypalił, natomiast czy był skazany prawomocnym wyrokiem, proszę mi wierzyć, no nie pamiętam takich szczegółów. Czy w 2011 roku wiedział pan, że pan Marcin P. jest prezesem spółki OLT Jeter? W której pan pracował. Ja wiedziałem, że on ma zostać członkiem zarządu. Już po tym, jak została zadeklarowana to przejęcie, tak? Natomiast nie śledziłem na bieżąco zmian w strukturze własnościowej, tak? Czy one są zarejestrowane? Ale to nie było panu, znaczy było panu wszystko jedno, kto jest prezesem spółki, w której pan pracuje? Czy pan Krzysztof Wicherek, którego pan znał, czy pan Marcin P., czy pan Krzysztof Wicherek, po prostu ja, że tak powiem, byłem bezpośrednio podległy panu Krzysztofowi Wicherkowi. Ja wykonywałem polecenia, które zostały, czy prace, które zostały mi zlecone. Wiem, że później były zmiany w zarządzie, wiem, że był dokooptowany do zarządu pan Zbigniew Młotkowski i później w 2011 roku zdaje się, jakoś na jesień były kolejne zmiany w zarządzie, gdzie członkiem zarządu został pan Michał Swoboda, jeżeli dobrze pamiętam, ale... To ja powiem może, do czego zmierzam. Otóż pan Marcin P. 30 sierpnia 2011 roku zostaje prezesem spółki OLT Jeter. Pan współpracuje, to jest dobre określenie, z dokładnie tym podmiotem. Pan Marcin P. jest osobą prawomocnie karaną, już ma kilka wyroków prawomocnych, które uniemożliwiają mu de facto zasiadanie w organach spółki zgodnie z kodeksem spółek handlowych. Jednak mimo tego zakazu z kodeksu spółek handlowych, pan Marcin P. zostaje prezesem spółki i nie budzi to żadnej wątpliwości ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Kiedy pan dowiedział się o tym fakcie, że osoba, która stoi na czele, jest prezesem tej spółki, pan Marcin P., nie posiada dobrej reputacji, która jest wymagana, jeśli chodzi o osoby, które pełnią funkcje kierownicze tych spółek lotniczych, a jest prezesem przez kilka miesięcy, jak pamiętam, do 15 grudnia 2011 roku. Kiedy pan się dowiedział o tym fakcie? Nie pamiętam tego. To musiała być druga połowa 2011 roku, siłą rzeczy, ale konkretnie, proszę mi wybaczyć, ale nie jestem w stanie panu powiedzieć. Ale inni świadkowie powiązani z Jeterem zeznali, że dowiedzieli się od pana Marcina P. o tym, że miał jeden prawomocny wyrok dotyczący multikasy. Pan nigdy nie rozmawiał, ani nigdy nie miał pan informacji na temat tego, kto jest prezesem spółki, z którą pan ściśle współpracuje. To nie tak. Wyjaśnijmy tę kwestię. Mówię. Nie miałem wiedzy na temat tego, nie śledziłem tego, jakie są bieżące zmiany w zarządzie. Proszę pamiętać o tym, że jednak, tak jak pan powiedział, współpracowałem z firmą i raczej pracowałem zdalnie, nie byłem zbazowany. To była pana podstawowa praca, jak rozumiem, z tego, co pan dzisiaj zdecydował. Nie, ja prowadzę działalność gospodarczą wtedy, także ja miałem też kilka innych projektów, które prowadziłem. Natomiast jeżeli chodzi o pana Marcina P. w zarządzie, to wiedziałem, że są dokonywane zmiany w zarządzie w związku z zmianami kapitałowymi w spółce. Natomiast ciężko mi jest określić ten czasokres, kiedy to konkretnie miało miejsce. Nie pamiętam. To jeszcze na koniec chciałem pana zapytać o kwestię pana bardzo krytycznej oceny planów OLT Express, polityki kosztowej z tej grupy spółek. Czy ta ocena bardzo krytyczna była oceną odosobnioną, czy tak naprawdę większość osób, które znały się na branży lotniczej, uważały, że jest to pralnia, jest to przepompowanie pieniędzy i jest to podmiot, który jest z góry skazany na niepowodzenie? Trudno mi powiedzieć, czy to była opinia odosobniona, czy wiele osób tak twierdziło. Ja mogę powiedzieć, że tak powiem, rozmawiając chociażby podczas tego spotkania, czy nawet po tym spotkaniu w siedzibie Ambergoldu w wakacje 2011 roku, rozmawialiśmy chociażby z panem Markiem Serafinem, który wtedy z nami uczestniczył w tym spotkaniu i mówiliśmy, że no, to nie wygląda poważnie, tak? No, tak to wygląda, takie było nasze odczucie. Natomiast proszę pamiętać, że w spotkaniu nastąpił taki okres, kiedy OLT Jeter po prostu funkcjonowały operacyjnie jako przewoźnik na trasach, które były ogłoszone. Uruchomiliśmy wtedy też 3 czy 4 nowe trasy, za które byłem odpowiedzialny.
Ja osobiście byłem zupełnie odłączony od kwestii, od tego, co się decydowało dotyczącego przyszłości spółek z grupy, a miało być ogłoszone, czy zostało ogłoszone do uruchomienia w kwietniu 2012 roku. To było w ogóle poza Jeterem. Jeter tam pełni funkcję później już tylko rolę operatora. I czy pan w 2012 roku przed i po decyzji z sierpnia 2012 roku o upadłości Amber Gold zastanawiał się, kto stał za panem Marcinem P. i skąd pomysł na tą działalność lotniczą? Nie, nie zastanawiałem się nad tym. Działalność lotnicza... Święta Super Express. Tak jak mówiłem, to jest takich bardzo, ciekawa i atrakcyjna branża, wymagająca ogromnych środków kapitałowych. Ogromny. Super Express bardzo pięknie przedstawia moim zdaniem, wszystko. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że oszustów. Z pewnością... Bo po co może, o Polakach, czemu o Polakach muszą mówić, że to jakieś świnie, że to są żebracy, że to są dziady halwaryjskie, że to chcą brać. Proszę Państwa, czemu tak mają mówić? No bo zaraz oczywiście, że katolicka to nie, ja nie jestem katoliczką. No to jak ona już nic nie wie, to może ona nie jest katoliczką, ale na przykład Niska, to ona z Palenką pobiegła do tej Kryśki na Szaszki Kępy, do której tej babki tej Kryśki się przyczepiły Jacka Grabowska i Litka Licka, że były pielęgniarkami i tak dalej i tak dalej. Pokaźny zastrzyk finansowy i zastrzyk pozwolił nam... Przerzutki dostaliście Państwo z Amber Gold i od pana Marcina P. Tak, i proszę pamiętać o tym, że na pewno pracownicy się ucieszyli, bo dostali środki, tak, ze swoje wynagrodzenia i... Tylko rób później wielu Polaków płakało z tego powodu, że ich środki zostały przeznaczone na działalność lotniczą, a nie zgodnie z umowami na inwestycje gwarantowane w cudzysłowie. Nie znam, proszę mi wybaczyć, nie znam treści umów pomiędzy Amber Gold a osobami, które zawarły tę umowę. Więc nie wiem, jakie tam były zapisy, czy Amber Gold mógł inwestować w inne, że tak powiem, obszary niż Kruszce. Tego nie wiem. Natomiast no, fakt jest taki, że zostaliśmy zasileni środkami z tej firmy. Firma została operacyjnie podtrzymana przy życiu. Pracownicy dalej mieli pracę, wykonywali swoje obowiązki. Natomiast poza, że tak powiem, częścią tą OLTJ-a, w której ja byłem zaangażowany, istniały też inne spółki, które zajmowały się opracowywaniem szerokiego planu wejścia na rynek lotniczy z dużą ofertą i to było jakby poza nami zupełnie. Ale rozumiem, że w 2011 roku traktował pan, podejrzewał pan firmę Amber Gold i działalność OLT Express, że może tutaj chodzić o pralnię. Panie pośle, znaczy... Bo tak pan zeznał, to tak, nie są moje słowa, tak, natomiast to są zeznania, proszę mi wybaczyć, no to są takie zeznania, gdzie mówię, tak, oczywiście, może to mieć znamiona, natomiast ja nie wiem, czy to było pranie, tak? Dlatego pana pytam, czy w 2011 roku miał pan przypuszczenie, że w tym konkretnym przypadku chodzi o pralnię? Przypuszczenie jest takie, nie zgadza się po prostu rachunek, tak? Nie zgadza się rachunek, jeżeli ktoś przekazuje ogromne sumy pieniędzy na działalność tego typu jest to działalność na którą zdecydowanie, to znaczy, że są produkowane koszty, tak? Rozumiem. I z kim pan podzielił się, to jest ostatnie pytanie, z kim pan podzielił się swoimi wątpliwościami, jeśli chodzi o działalność OLT Express? Rozmawialiśmy wewnętrznie u nas w firmie na ten temat, wymienialiśmy się luźnymi opiniami, ale tak jak podkreślam, były to luźne opinie, tak? Ale to była opinia powszechna. Nie była to... Jeśli chodzi o środowisko, pracowników... No było pytanie, co to jest? Było pytanie. Ja takie wątpliwości miałem. Mogę mówić za siebie. Takie wątpliwości miałem jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Zambaczyński? Proszę świadka, proszę powiedzieć Wysokiej Komisji, jakie są możliwości przepuszczania pieniędzy przez spółki lotnicze w celu ich wyprania. Wspomniał świadek o marketingu. Jakie są inne jeszcze? To znaczy, moim zdaniem... Ja nie prosiłem tutaj o komentarz kolegę z komisji, tylko pytam świadka. Dziękuję. No to proszę
moich pytań nie powtarzać, to będzie spokój. Czy, moim zdaniem jest to kwestia generowania bardzo dużych kosztów po stronie marketingu, no bo operacja... Jakie jeszcze inne możliwości? Moim zdaniem test, takie są możliwości, tak? Najprościej. Tak? Czyli to jest jedyny trop, który według świadka ze znajomości z działalności spółek lotniczych może wskazywać na... Moim zdaniem tak, reszta jest bardzo prosta do udowodnienia, to są koszty operacyjne, które się... Przeszacowanie tych kosztów, tak? I... Przeszacowanie których kosztów? Marketingowych? Tych, które są niezbędne na rynku do utrzymania spółki poprzez działania marketingowe. Tak, na przykład tak. Można tak to robić. Dobrze, proszę powiedzieć, na konferencji prasowej z dnia 14 listopada 2011 roku dowiedzieliśmy się o planach rozwoju linii lotniczych OLT w 2012 roku i na sezon wakacyjny tamtego roku zapowiedział Pan też tutaj w cudzysłowie niespodziankę. Co to miało być? Co to miało być za niespodziankę? To znaczy... W 2011 roku na jesień, mówi Pan o konferencji podczas targów RUT, tak? Rozmawialiśmy wtedy na temat możliwości uruchomienia połączenia lotniczego z bodajże wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, z Kaliningradu, tak żeby zasilać port lotniczy w Gdańsku jako taki mały węzeł przesiadkowy, taka kiedyś tam powstała koncepcja. Natomiast to oczywiście wymagało uzyskania zgód obydwu władz lotniczych obydwu krajów. Taki pomysł gdzieś tam krążył wtedy. Proszę powiedzieć, jak to jest? Ale jeżeli dobrze pamiętam, w 2011 roku w listopadzie ogłaszano siatkę na lato, ale regionala, panie pośle, bo nie jestem... Na sezon wakacji. Nie jestem pewien, czy mówimy o tej samej konferencji prasowej. No dobrze, to proszę powiedzieć, dlaczego w obliczu tych zeznań, które pan przed chwilą złożył, mówiących o tym, że coś tu śmierdzi w tym biznesie, przedstawiał pan na tych konferencjach prasowych OLT jako perspektywistyczny biznes, który ma szansę odnieść sukces. Panie, no skąd taki dysonans? Z jednej strony mówi pan, że to jest prania brudnych pieniędzy, czy ewentualnie ich przepalanie, a z drugiej strony przedstawia pan tutaj w 2011 roku właśnie jako panie pośle, biznes pełen perspektyw. Panie pośle, na konferencji prasowej informowałem o połączeniach lotniczych, nad którym pracujemy. Nie komentowałem tego, jakie jest finansowanie. No trudno oczekiwać. Nie, oczywiście, no, ale to w momencie, czy wprowadzał pan jak gdyby tą informację o tych perspektywach, gdyby z tyłu głowy, że to jest, mówiąc ogólnie, lipa? Proszę pamiętać o tym, że z jednej strony to jest moja opinia, z drugiej strony to, co się dzieje faktycznie w firmach. Tak? I teraz moja opinia mogła się wydawać na przykład na tamtą chwilę błędna, z tego powodu, że nosili spółki, cały czas były zasilane pieniędzmi, samoloty latały i były ponoszone koszty. Więc ja się mogłem mylić, tak? Natomiast pytaliście Państwo o moje opinii, odczucia, no to powiedziałem o moich opiniach, odczuciach. Pan poseł Soski słusznie zauważył, że mogło być inaczej. Ja wykonywałem swoje obowiązki w najlepszej wierze, tak? Na tym etapie pracowałem nad siatką połączeń i tą siatkę połączeń ogłaszaliśmy, czy przygotowywaliśmy, natomiast no potem zostałem od tego kompletnie odsunięty, cała ta rola została przejęta przez spółkę matkę. Na tym się skończyło. Dobrze, dziękuję. Proszę jeszcze o dwa wątki chcę zapytać. Proszę sprecyzować, żeby to zostało wyraźnie powiedziane przez świadka. Czy ustalał świadek z kimkolwiek zeznania przed komisją śledczą? Nie. Z panem Wicherkiem? Nie. Z panem Olechem? Absolutnie. A w jakiej formie podejmował pan kontakt z powyższymi panami? Czy był to telefon poprzez operatorów komórkowych, czy używacie komunikatorów jakichś, proszę powiedzieć, czy zwykła sieć komórkowa? Nie wiem, WhatsApp, Signal, sieć komórkowa. Zwykłe połączenie, tak? Okej, i ostatnie moje pytanie odnośnie czynności, które pan opisywał po stronie ABW, tak? To zajęło kilka miesięcy, nim namierzono pana adres? Tak, znaczy ja zostałem zaproszony na to przesłuchanie telefonicznie. Nie dostał pan wezwania? Nie dostałem wezwania, dlatego że wezwanie było wysłane na inny adres. Zadzwonił do mnie funkcjonariusz. Nie, umówił się ze mną na konkretne. Gdzie ten telefon był? Do pracy? Na mój telefon komórkowy, służbowy. I dopiero wtedy stawił się pan na ten moment złożenia zeznań. Tak. I pan przedstawił to jako swego rodzaju opieszałość, tak? Nie, tylko mówię, że to zajęło parę miesięcy. No proszę pamiętać, że upadek OLT, spółek OLT miał miejsce w sierpniu
Później wywiązało się dosyć duże zamieszanie, jeżeli chodzi o postępowanie, tak tam byli wzywani konkretni świadkowie i tak dalej. Ja spodziewałem się, że my jako osoby, które były bezpośrednio przy tym wejściu pana Blichty w działalność tej firmy, że one będą jakby będziemy jako pierwsze osoby będziemy odpowiadali, tak? Natomiast no to zajęło kilka ładnych miesięcy i zresztą pan funkcjonariusz, który do mnie zadzwonił, użył takiego sformułowania, że no, szukajcie pana w innym miejscu, a jest pan tutaj, tak? Czy to szukanie to było wysyłanie listów? Prawdopodobnie tak. Na wezwanie. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan poseł Pięta? Proszę pana, powiedział pan, że padł w rozmowach taki pomysł, aby zorganizować połączenie Gdańsk-Kaliningrad. Pamięta pan, kto był autorem tego pomysłu? Nie pamiętam, to był raczej pomysł na zagospodarowanie samolotu w godzinach nocnych, dlatego że tam jest różnica czasu, która pozwala na z jednej strony dowiezienie pasażerów, którzy w tamtym czasie pojawili się już w Gdańsku, pasażerów, którzy pochodzili z rejonu Kaliningradu, a korzystali z tego lotniska, przewiezienie ich przez granicę, uniknięcie korków i tej czasochłonnej procedury przekraczania granicy, a z drugiej strony można było wykorzystać różnicę czasu plus w tamtą stronę po to, żeby wystartować o atrakcyjnej godzinie z Kaliningradu i wylądować tak naprawdę pół godziny wcześniej, korzystając z różnicy czasu w Gdańsku i w ten sposób dowieźć pasażerów na loty przesiadkowe z Gdańska. Taka koncepcja. Czy ona weszła w fazę realizacji? Podjęto jakieś starania? To znaczy ja osobiście przeglądałem zapisy umów bilateralnych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską Federacją Rosyjską na temat komunikacji lotniczej. Tam jest kwestia wyznaczania portów lotniczych, które są uprawnione czy są wyznaczone do posiadania połączeń z portami po drugiej stronie granicy. Później ta procedura miała obejmować wystąpienie do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wszczęcie procedury wyznaczenia przewoźnika do wykonywania takiej trasy na zasadzie takiej, że musiało być również skierowane pytanie do przewoźnika w państwie, które związane było bilateralną, czy jest jakaś obiekcja co do objęcia tego typu trasy. Dziękuję panu. Ale czy to zostało realizowane? Czy ULC występował, czy Ministerstwo Infrastruktury występowało z takimi rozmowami, próbami rozmów? Nie pamiętam, żeby to przeszło z fazy koncepcyjnej do fazy realizacji. Dobra, dziękuję. Ktoś z państwa jeszcze? Bardzo proszę. To pytam o kontakty z panem Mariuszem Olechem. 2012 rok, wybucha Amber Gold. Pan jest w 2013 roku w delegaturze przesłuchiwany. Wtedy kontaktował się pan w roku 2013 roku z panem Olechem? Nie pamiętam, czy to było w okresie tego przesłuchania, czy nie. Na pewno, proszę wierzyć, był proces wytoczony przez pana Olecha cywilny wobec wprostu. Tylko nie pamiętam, czy to był 2013 czy 2014 rok. I wtedy się kontaktowałem z nim, ponieważ no, byłem jakby wezwany jako świadek w tym procesie. Ale nie pamiętam, czy to był 2013 czy 2014 rok. Nie pamiętam tego. Byłem sceptyczny wobec inwestycji Amber Gold w Jet Air. Strategia budowy niskokosztowego przewoźnika przy bizantyjskich wydatkach powodowała, że moje osobiste odczucie było takie, że coś tu jest nie tak. Mówił przed komisją śledczą były dyrektor marketingu.